W związku z obawami związanymi z ewentualnym zagrożeniem zakażenia się koronawirusem, służby ratunkowe wprowadzają odpowiednie procedury. Śląscy strażacy są przygotowani do działań mimo ewentualnych zagrożeń stworzonych przez COVID-19. Prosimy, apelujemy, aby przed strażakami i przed wszystkimi ratownikami nie ukrywać faktu, że ktoś przebywa na kwarantannie. Dyżurny, który odbiera telefon alarmowy na stanowisku kierowania, zawsze pyta o takie informacje. Strażacy proszą, by nie zatajać informacji o stanie zdrowia, zwłaszcza jeśli dotyczy to zagrożenia koronawirusem. Zapewniamy, że nigdy nie odstąpimy od udzielania pomocy i takiej pomocy udzielamy wszystkim. Natomiast informacja ta jest nam jedynie potrzebna do zastosowania niezbędnych środków zabezpieczających. Zatajenie informacji o zachorowaniu może doprowadzić do wyłączenia części zespołu ratowniczego z pracy. Ukrywanie tego faktu może doprowadzić do sytuacji, w której strażacy biorący udział w akcji zgodnie z procedurami będą wyłączeni z działań ratowniczych i poddani 14-dniowej kwarantannie. W celu zapewnienia pomocy strażacy wprowadzili rygorystyczne zasady, stwierdziła Aneta Gołębiowska, rzecznik prasowy Śląskiego Komendanta PSP. Podlegamy ścisłemu rygorowi sanitarnemu. Wszyscy strażacy, którzy wracają z akcji, podlegają dezynfekcji, sprzęt, ubrania specjalne. Wprowadziliśmy procedury, które zapewniają ciągłość działania jednostki, czyli minimalne możliwość kontaktu na terenie jednostki. Śląscy strażacy nakręcili specjalny film mający na celu uświadomienie mieszkańców regionu o powadze sytuacji. Szanowni Państwo, w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną chcemy Państwa zapewnić, że dokładamy wszelkich starań do tego, aby skutecznie podejmować działania ratowniczo-gaśnicze. Systematyczna dezynfekcja ratowników oraz sprzętu obowiązkowa także po każdej akcji, minimum kontaktu z osobami postronnymi oraz przede wszystkim środki ochrony indywidualne każdego ratownika mają na celu zmniejszenie ryzyka zakażenia koronawirusem. Możecie nam Państwo w pełni zaufać i nie obawiać się kontaktu z nami podczas interwencji, na przykład przy pomiarach tlenku węgla, ponieważ naszym zadaniem jest likwidacja zagrożenia tu i teraz. Szanowni mieszkańcy, zaufajcie nam.